Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie przedstawiające trening Mike'a Tysona. Żelazny Mike mimo 53 lat na karku wciąż wygląda na tarczy naprawdę imponująco. Co ważne, Tyson nie trenuje bez powodu. Przygotowuje się do powrotu na ring, choć raczej nie zobaczymy go w poważnych, pełnoprawnych pojedynkach. Były mistrz świata celuje w czterorundowe walki pokazowe, z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc bezdomnym i uzależnionym od narkotyków. Mimo że Tyson przez ostatnie lata pozostawał nieaktywny sportowo, to krótkie nagranie zrobiło na kibicach ogromne wrażenie. Podziwu nie kryją nawet ludzie związani z boksem. Między innymi Oscar De La Hoya, który stwierdził, że jego zdaniem, gdyby Mike solidnie przygotował się do 12-rundowej walki, to pokonałby każdego pięściarza z wagi ciężkiej. 53-latek po raz ostatni walczył w czerwcu 2005 roku, przegrywając przed czasem z Kevinem McBride'em. Gotowość do walki z Tysonem zgłosił już m.in. Shannon Briggs, 48-latek, który niedawno głośno domagał się pojedynku z Władimirem Klitschko. Co ciekawe, grafikę sugerującą rychły powrót na ring opublikowała też inna legenda ringów zawodowych, Evander Holyfield. W takiej sytuacji nie można wykluczyć, że za jakiś czas zobaczymy trzecie starcie Holyfielda z Tysonem, choć tym razem raczej w formie pokazowej. W poprzednich pojedynkach, do których doszło w 1996 i 1997 roku, lepszy był młodszy o 6 lat The Real Deal. Oczywiście to tylko moje domysły. Póki co, mowy o takiej walce nie ma.